Czyli tutaj widzimy na tej antenie, że jesteśmy w części, która się nazywa podsumowanie, tak? Naukowy i religijny wymiar kosmologii, podsumowanie, czyli ta nasza czwarta część, ostatnia z tych głównych, tak? No i tutaj sobie zobaczymy, czy kosmologia i teologia mówią mówić o tym samym, czym zajmuje się kosmologia jako nauka i czym zajmuje się teologia. Dwa slajdy będą bardzo takie wtórne, to znaczy podsumowujące to, o czym te dwa tematy, które były, mianowicie teologia, to jest od Theos Logos, czyli Bóg i nauka, rozwinęła się w chrześcijaństwie, stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, chodzi o wiarę poszukującą rozumienia, no i bazuje na źródłach objawienia, którymi są Pismo Święte i tradycja. Z kolei nauka to najczęściej ten aspekt teoretyczny i eksperymentalny, czyli język nauki i metoda naukowa. Mówię tutaj oczywiście o naukach w sensie science, a z kolei filozofia nauki to filozoficzna refleksja nad nauką. Czym zajmuje się kosmologia? Kosmologia w swoim rozumieniu tego, czym się zajmuje, ewoluowała od struktury wszechświata poprzez strukturę i ewolucję wszechświata, dalej strukturę, ewolucję i pochodzenie wszechświata, a także do struktury, ewolucji, pochodzenia wszechświata i genezę życia w tym wszechświecie. No i teraz przechodzimy do tych relacji teologia, a nauka, religia, nauka, także w kontekście kosmologicznym. I tutaj jest taki cytat z teologii nauki ze strony 10 i 11. W szkicu programu teologii nauki Heller stwierdza, że granice metody naukowej są w pewnym sensie granicami wszechświata, przynajmniej takiego, jaki dany jest nauką przyrodniczym. Ograniczenie to wiąże się z naturalistycznym podejściem nauk. W ogólnie przyjętej wersji przyjmuje ono najczęściej postać dyrektywy metodologicznej, zgodnie z którą w wyjaśnianiu zjawisk należy odwoływać się wyłącznie do kategorii naturalnych. Czyli widzimy o tym, że granice metody naukowej wyznaczają granice świata i w badaniu naukowym my jakby poza ten świat nie wychodzimy. Czyli wyjaśniamy jakieś procesy wewnątrzświatowe innymi procesami wewnątrzświatowymi i to się ogólnie nazywa naturalizm metodologiczny. Tak naprawdę nauka zakłada coś takiego, że to, co w świecie, wyjaśniamy czym innym, co jest w świecie. W kontekście natomiast religijnego wymiaru kosmologii jednym z podstawowych twierdzeń teologii jest twierdzenie o stworzeniu świata przez Boga. W świetle tego twierdzenia świat jest dziełem Boga, a jeśli jest prawdą, że dzieło świadczy o samym Stwórcy, to im lepiej poznajemy świat, tym więcej możemy dowiedzieć się o Bogu. A to przecież jest zadaniem teologii. I to jest z książki Nauka i Teologia Hellera, strona 6 i 7. Świat jest dziełem Boga, a im lepiej poznajemy świat, tym więcej możemy dowiedzieć się o Bogu. Czyli nauka jest o tyle ważna, jeżeli przyjmujemy tę tezę o Bogu Stwórcy, to nauka jest o tyle ważna, że my możemy poznawać dzieło stworzenia. I tu mamy nieskończonego Boga, niech to symbolizuje to niebieskie, tak? A tu mamy wszechświat, tak? Który jest w Bogu. To jest taka koncepcja dość ciekawa, ona się nazywa panenteizm. Nie mylić z panteizmem, tak? Panteizm mówi, że wszystko jest Bogiem, a panenteizm to znaczy pan entheos, czyli wszystko w Bogu, nie? Bo to jest taki pogląd religijno-filozoficzny, który stwierdza, że Bóg zawiera w sobie cały świat, ale świat go nie wyczerpuje, nie? Bo jeżeli Bóg jest nieskończony, to tak naprawdę, żeby mógł stworzyć wszechświat, to on, niektórzy mówią, na przykład Isaac Luria, że on musiał miejsce w sobie zrobić na ten świat, czyli musiał się z pewnego, jakby to powiedzieć, fragmentu tej nieskończoności swojej wycofać,
wycofać swoją wszechmoc, wycofać swoją doskonałość, żeby mógł ten wszechświat powstać. Dlaczego wszechświat jest niedoskonały? Bo gdyby był doskonały, byłby nieodróżnialny od Boga, nie? Czyli on, Bóg się musi wycofać. No i tutaj powiedzmy, że Bóg się wycofuje, mamy ten wszechświat w Bogu, tak? I teraz ten wszechświat, no, bada właśnie nauka, nie? No i zgodnie z tym, no to ona jest jakąś tam częścią stworzenia. Czyli w miejscu, gdzie Bóg się trochę wycofał, nie? Ona tak naprawdę bada granice wszechświata od jego środka, tak jak słyszeliśmy w tym cytacie, tak? Czyli granice metody naukowej jakby wyznaczają granice wszechświata, nie? Czyli ona jakby bada to, co jest w Bogu, ten wszechświat, od środka. Oczywiście ten panenteizm jest zgodny z Biblią, tak? Nie wiem, czy kojarzymy taki fragment z Dziejów Apostolskich, 17 rozdział, wersety 27b do 28a, czyli pomiędzy tam dwoma wersetami, tak? Bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas, bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, nie? W nim. No i tutaj mamy Boga, którego jakoś tam próbuje badać teologia, lepiej lub gorzej, ale ta teologia, ona też w jakimś sensie bada granice wszechświata niejako z zewnątrz, tak? Czyli ona mówi, że to zostało stworzone przez Boga, nie? Gdzieś tam Bóg się wycofał, żeby ten wszechświat mógł zaistnieć. No i teraz tu pojawia się to pytanie tytułowe, tak, dla podsumowania. Czy kosmologia i teologia mogą mówić o tym samym, tak? No i w pewnym sensie mogą, mianowicie tylko z różnych stron. Mogą wspólnie mówić o granicach wszechświata, tak? Tylko że kosmologia od strony świata, nauka, tak? A teologia z takiej Bożej, szerszej perspektywy, że to jest dzieło stworzenia i tak dalej, nie? Czyli trochę tak jak patrzymy na, nie wiem, monetę z jednej i z drugiej strony, nie? Ale to jest de facto ta sama moneta, nie? Tutaj mielibyśmy tą granicę. I jeszcze inaczej, to samo, ale w tabelce i trochę więcej na zakończenie, tak? Teologia by dążyła do prawdy, ale przez duże P, tak? A nauka dążyłaby do prawdy przez małe p, czyli prawdy o świecie. Na przykład dążenie do prawdy, czyli zbliżanie się do prawdy, to jest właśnie jeden z celów poznania naukowego według Popera, takiego słynnego filozofa nauki. Tutaj teologia badałaby dzieło stworzenia, to by była ta teologia stworzenia, o której tam wspomniałem, a nauka badałaby wszechświat jako całość, kosmologia. No a niektórzy by dodali wszechświat, który został stworzony, ale to nie jest teza naukowa, nie? Czyli bada dzieło stworzenia, czyli wszechświat też. No i tutaj też bada dzieło stworzenia, czyli bada wszechświat, tak? Teologia bada wartości etyczne, a nauka, ładne słowo, bada wartości epistemiczne. To znaczy takie związane z tym, co jest wartościowe poznawczo, tak upraszczając sprawę, nie? No na przykład niektórzy mówią, że to jest wartościowe poznawczo, co może przyczynić się do sukcesu technologicznego. Czyli na przykład, jeżeli ja badam entropię czarnych dziur, to jest mniej warte niż badam na przykład pojemność jakichś związków chemicznych, pojemność elektryczną. No nie, bo badanie związków chemicznych może się przyczynić do tego, że ja zrobię super baterię do samochodu elektrycznego, a badanie entropii czarnych dziur przyczynia się do tego, że sobie napiszę publikację. Nie? Ale zobaczmy, że tutaj bada wartości etyczne, tak? Co jest, nie wiem, warte robienia, co jest niewarte robienia i tak dalej. Nie? Ale tutaj mamy wspólne wartości, nie? Czyli tak samo wartość epistemiczna to też jest, niektórzy mówią, wartość etyczna, to znaczy, że poznawanie świata samo w sobie to też jest jakimś dobrem, nie?
A na przykład bycie głupim i niedouczonym to już jest mniejszym dobrem niż bycie mądrym i douczonym. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy badanie tak naprawdę coś, co jest wartością. Nie? Czyli mówiąc po filozoficznemu, to są takie badania o charakterze aksjologicznym, nie? Dotyczącym wartości. Tutaj akurat etycznych, a tutaj takich związanych z poznawaniem świata. Dalej, na przykład, bada konsekwencje wolnych wyborów, co by było związane z tą etycznością, tak? A tutaj bada wszechświat częściowo indeterministyczny. To wydaje się ni z gruszki, ni z pietruszki, nie pasujące do siebie, ale tak naprawdę to jest też trochę o tym samym, tak? Bo wszechświat, gdyby był w 100% deterministyczny, czyli wszystko byłoby zdeterminowane, czyli zawsze po A występuje B, zawsze po B występuje C i tak dalej, i to ze 100% pewnością, czyli gdybyśmy mieli wszechświat, który jest wszechświatem deterministycznym, czyli wszystko byłoby zdeterminowane, to wtedy w takim wszechświecie nie byłoby opcji na żaden wolny wybór, nie? Bo wszystko byłoby zdeterminowane, a wolność byłaby złudzeniem, nie? A okazuje się, że niektóre teorie fizyczne są teoriami przynajmniej częściowo indeterministycznymi, czyli nie zawsze po A występuje B, tylko B występuje z jakimś prawdopodobieństwem, C z jakimś, D z jakimś, na przykład to jest mechanika kwantowa. I istnienie tego typu teorii, czyli odkrywanie takiego świata indeterministycznego, no jakby też mówi o tym, że wolne wybory są możliwe, nie? Świat byłby deterministyczny, wolność byłaby niemożliwa. Świat odkrywany przez naukę jest indeterministyczny. Wolne wybory w takim świecie są możliwe i to jest też jakby spójne. Ale jest jedno, co nie jest do końca spójne w tej tabelce i to będzie, o ile dobrze pamiętam, w tej tutaj pozycji kolejnej. Mianowicie teologia cały czas niestety opiera się na metafizyce bazującej na doświadczeniu potocznym. I to jest taka metafizyka, cały czas gdzieś to w teologii jest, to jest metafizyka arystotelesowsko-tomistyczna, która jakby opiera się na obserwacjach makroskopowych. Czyli to jest taka metafizyka bazująca na doświadczeniu potocznym, czyli że tu jest krzesło, tu jest stół i tego typu obiekty się analizuje. Takie rozumienie, powiedzmy, a la chłopek roztropek trochę, nie? Niewiele wykraczające. Może 500 lat temu wyrafinowane, w kontekście na przykład mechaniki kwantowej niekoniecznie, tak? A z kolei nauka, ona opiera się również na ontologii, czyli na tym, w jaki sposób istnieją obiekty kwantowe, czyli w skali mikro i w skali takiej mega kosmicznej. Nie? I to jest zupełnie inny obraz świata. Tak naprawdę tutaj potrzebny byłby jakiś transfer idei, tak? Z nauki, czyli z tej chociażby mechaniki kwantowej czy kosmologii, do rozważań o charakterze teologicznym, które są na poziomie mechaniki klasycznej Newtona, tak mówiąc obrazowo, tak? A nauka jest trochę dalej. No i jest jeszcze jedna rzecz. Teologia bada racjonalność stworzenia, a nauka bada racjonalność wszechświata, tak? Czyli cały czas gdzieś mamy wiele wspólnych elementów, tak? Tylko znowu od strony Bożej i od strony światowej, nie? Czyli te dwie różne perspektywy. Słowo Boga znajduje się w Biblii i to jest Księga Objawienia, ale Bóg przemówił do nas także przez stworzenie świata i tę księgę stara się odczytać nauka. No i tutaj mamy właśnie tą Księgę Objawienia i Księgę Przyrody. Księgę Objawienia odczytują teologowie, Księgę Przyrody raczej naukowcy, ale jeżeli autorem tych dwóch ksiąg jest ten sam Bóg, no to w zasadzie w tych księgach powinno być to samo. To jest cytat ze strony 40 Nauki i Teologii. I już zupełnie na zakończenie.
obrazek, od którego zaczęliśmy i go troszeczkę uzupełnimy, tak? Czyli mamy ten aspekt ewolucyjny, który bada naukę, czyli ten paradygmat ewolucjonistyczny i on jest obecny oczywiście w kosmologii naukowej. W kontekście teologii stworzenia, no to oczywiście to jest, są tezy religijne, które bada teologia. No i to jest, jakby to był przedmiot naszej 7. edycji konferencji z cyklu Ewolucja-Stworzenie, zatytułowanej Naukowy i religijny wymiar kosmologii. Ale oczywiście kosmologia jako całość jest kosmologią ewolucyjną, tak? Czyli ona mówi o wszechświecie, który się zmienia, tak? Cały czas się zmienia. Ale coraz częściej w kontekście teologii czy o teologii próbuje się myśleć, mówić, pisać jako o teologii ewolucyjnej. Tak? O tym jest cała ta książka Grygiela i Wąska. Czyli tutaj mielibyśmy takie zbliżenie teologii do nauk ewolucyjnych i mielibyśmy dwa, to się ładnie mówi, transfery idei, tak? Co obrazuje tutaj ta strzałeczka. Mianowicie z kosmologii do teologii by przechodził ten paradygmat ewolucyjny, tak? A z teologii do kosmologii paradygmat kreacjonistyczny. Tak? Bóg jest stwórcą wszechświata i dlatego ten wszechświat powinien być racjonalny jako dzieło racjonalnego stwórcy. Tak? No i oczywiście tutaj mielibyśmy także jakieś transfery, tak, od teologii do nauki, żeby to jest akurat taki paradygmat teologii nauki, w ramach którego jest napisana ta książka Teologia Ewolucyjna, żeby metodami teologicznymi badać fenomen nauki. Tak? To jest trochę w kontekście tego, o czym tu była mowa, nie? Że jeżeli świat jest stworzony przez Boga, o czym mówi teologia, no to nauka w jakimś sensie też jest stworzona, chociaż jest to jakieś takie pośrednia rzecz, nie? Bo to jest oczywiście nauka powstaje przy współudziale ludzkim, ale jeżeli ona mówi o stworzonym, czy bada stworzony wszechświat, no to też, no to się wszystko domyka. I właśnie tutaj jest ta teologia nauki, która by próbowała to analizować, tak? No i oczywiście banałem będzie powiedzenie, że takie zbliżenie religii z nauką jest możliwe tylko w ramach kreacjonizmu ewolucyjnego. Tak, intelligent design, czy inteligentny projekt, creation science, czyli kreacjonizm tak zwany naukowy, czy kreacjonizm fundamentalistyczny, no nie są do tego zdolne, nie? Ale o tych różnych wersjach kreacjonizmu mówiłem już na kilku poprzednich wersjach konferencji. Zawsze można sobie to odsłuchać na kanale podcastowym, tudzież zobaczyć na YouTube. No i jeszcze raz wyświetlam tą literaturę, z której korzystałem. Kosmiczny kontekst ewolucji biologicznej, jego konsekwencje filozoficzno-teologiczne, dialog religii z nauką, wyzwaniem dla chrześcijaństwa, filozofia kosmologii antropicznej, autor Sławomir Leciejewski, no i trzy ważne książki, które się tutaj przewijały, czyli Teologia nauki, praca zbiorowa, nauka i teologia, niekoniecznie tylko na jednej planecie Hellera, no i teologia ewolucyjna, dwóch autorów, Grygiela i Wąska. No i to jest ten cały komplet. Do niego dzisiaj właśnie doszła 8. edycja, która właśnie jest nagrywana. Mam nadzieję, że chociaż jedno z tych dwóch urządzeń zarejestrowało dobrze dźwięk. Niekoniecznie obydwa muszą, ale chociaż jedno by było dobrze. Mamy tutaj tych 8 części. Ostatnia naukowy i religijny wymiar kosmologii. One są wszystkie do odsłuchania ze strony www.naukareligia.pl. No i teraz, co mogłoby być 9. częścią? Ja sobie na razie wymyśliłem tak na szybko coś takiego o ładnym tytule Ateizm a ateizm, czyli porównanie tych dwóch perspektyw. My tutaj za dużo o ateizmie nie mówiliśmy, tylko trochę, że tam jest ateizm w takiej wersji skrajnej, on tam się nazywa nowy ateizm i tak dalej.
ale tych ateizmów można wyróżnić przynajmniej 7 rodzajów, a pewnie jeszcze więcej i każdy jest trochę inny, więc warto może by było to zobaczyć i porównać to z teizmem, a przy okazji będzie to odpowiedź na pytanie, czy nauka zastąpi religię. A być może dwa osobne, to byśmy mieli 9. i 10. część taką podsumowującą ten cały cykl. No i ja tutaj sobie obliczyłem, znaczy nie obliczyłem, sprawdziłem, tak, że Środa Popielcowa w 2024 roku jest w dniu 14 lutego 2024 roku. Zatem ta 9. konferencja powinna się odbyć tydzień później, czyli 21 lutego 2024 roku. Mam nadzieję, że tym razem żadna nowa pandemia nie przeszkodzi albo jakaś wojna, także pomiędzy tą edycją, która tutaj się odbyła poprzednio, to mieliśmy pandemię i wojnę, nie? Więc mam nadzieję, że do następnej edycji nie dojdzie jeszcze coś trzeciego wesołego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.